Witajcie w siódmym odcinku Razem lepiej podmas. Do świąt pozostało 25 dni. Nie da się ukryć, że grudzień jest czasem obdarowywania. Mikołajki, spotkania firmowe, wigilie klasowe, drobne upominki, które wywołują uśmiech i za pomocą których pokazujemy, że nam zależy. W tym roku być może będziemy sobie je wysyłać, a nie wręczać osobiście. Jak zawsze przy wyborze prezentów gorąco Was namawiamy do kupowania od lokalnych firm, od rzemieślników, od małych przedsiębiorstw. W tym roku wydaje nam się to szczególnie ważne, bo biorąc pod uwagę, jak wiele biznesów cierpi z powodu pandemii. Dlatego przejrzeliśmy Instagram w poszukiwaniu fajnych prezentów do buta. Do buta małego i dużego. Mamy dwie kategorie: prezenty w okolicach 30 zł i około 100 zł. Więc nie przedłużając, zapraszamy Was na nasz przegląd. I zaczynamy od kategorii około 30 zł. No i oczywiście, zaczynamy od jedzenia, no bo. Bo umówmy się, że to jest nasz podcast, a jedzenie tu jest dużą rzeczą. Pierwszy profil, który znaleźliśmy, to pasieka w Miłosnej. I oni, wiecie co tam robią? Robią tam miody i octy. Ale nie jakieś zwykłe. Bo ja nigdy nie spotkałem się z octem z kwiatów lipy albo z kwiatów cukinii. Sam mam bardzo dużą ochotę spróbować każdego po kolei. My też w domu robimy ocet jabłkowy, więc wydaje się to nam naprawdę świetnym, drobnym upominkiem. Jeżeli lubicie domowe konfitury, to polecamy Wam zajrzeć na profil domowa spiżarnia Znajdziecie tam. Całą masę wszelkiego rodzaju konfiturek i syropów w pięknie zapakowanych butelkach, które świetnie nadadzą się na prezent. No i te syropy zdecydowanie przyciągnęły moją uwagę, i jak będziemy w Polsce, to myślę, że sobie sprawimy taką buteleczkę lub dwie. Cherrytree.pl to profil, na którym znajdziecie rodzinną manufakturę produkującą wiśniowe pyszności z własnych sadów. Odwiedźcie ten profil, bo tam normalnie można przepaść w tych wszystkich pysznościach. Jako ciekawostkę wam powiem, że oprócz tego, że robią rzeczy do jedzenia, jak wiecie, soki, czy nalewki, czy konfitury, to ostatnio zrobili wiśniową świecę. Mają też y, boksy podarunkowe, więc to jest taki już gotowy pomysł na prezent. Jeżeli tak jak ja jesteście ciasteczkowym potworem z ulicy Sezamkowej, to nie możecie przejść obojętnie obok owsianej manufaktury. Znajdziecie tam profil, który jest poświęcony ciastkom. I to nie zwykłym ciastkom, ale takim, od których wasze ślinianki przerodzą się w wodospad. Bardzo trafiło do mnie hasło z jednego z postów: wyraź to ciastkami. <chotérw> Czuję, że teraz wszystkie moje uczucia powinnam wyrażać ciastkami. Ja na pewno zaczynam od dzisiaj. Na ich profilu znajdziecie również gotowe boksy z konfiturkami i z ciastkami. Dostaliśmy też od nich e, ich pełną ofertę i mówię wam, że to jest coś absolutnie fantastycznego. A ofertę dostaliśmy dlatego, że po prostu chciałam ich podpytać o ceny, żeby wiedzieć do której kategorii przyporządkować owsianą manufakturę. Przechodzimy do kolejnej kategorii i to są ręcznie robione mydełka i kule do kąpieli, a także naturalne kosmetyki. I pierwszy profil, który chcemy wam polecić, to jest wszystkiego mydełkowego, czyli profil Kingi, która robi glicerynowe mydła na zamówienie. One wyglądają po prostu pięknie. Kinga też teraz publikuje takie zdjęcia w świątecznym anturażu. No i ja po prostu patrzę i nie wiem, czy chce się tym myć, czy jeść po prostu, bo na przykład ma taką linię mydełek, które wyglądają jak lody na patyku. Przecież to nie jest genialny pomysł? Jeżeli mieszkacie natomiast w Wielkiej Brytanii, to chcemy Wam polecić profil, którego mieliśmy okazję korzystać, ponieważ zostaliśmy obdarowani przez naszą przyjaciółkę mydełkami z Free Mydło. I to jest manufaktura, która działa w Szkocji, ale wydaje mi się, że wysyła na całą Wielką Brytanię. A na pewno, jak poprosicie, to znajdzie się jakieś rozwiązanie. No i te medełka są naturalne, pięknie pachną, super się pienią. My byliśmy z nich strasznie zadowoleni. To są medełka testowane na ludziach, i my byliśmy również testerami. Szukając mydełek, natrafiliśmy też na konto naturalne kwiaty, na którym możecie znaleźć oprócz właśnie mydeł bądź kulek do kąpieli, fantastyczne zawieszki zapachowe. No, chcę Wam powiedzieć, że patrząc tylko na te zdjęcia, to już sobie potrafię wyobrazić, jak one pięknie pachną. Cytrusami, pomarańczami, goździkami. Widzę też, że można zamówić takie gotowe sety, w skład których wchodzą e, właśnie zasuszone kwiaty w mydełku czy w zawieszce zapachowej, a także scrunchy do włosów i myjki do ciała. Więc taki mały, drobny upominek, a piękny i w bardzo dobrej cenie. Bardzo gorąco Wam polecam. Oczywiście. Dzisiaj będziemy na naszym Instagramie udostępniać posty od nich, więc zapraszamy Was też do zajrzenia. No i mamy dla Was kolejną polecajkę i są to naturalne kosmetyki. I Polska po prostu tymi naturalnymi, małymi manufaktorami kosmetykowymi stoi. Ja Wam tak ogromnie zazdroszczę tej dostępności, tej łatwości nabywania takich wspaniałych rzeczy. I ja sobie tutaj wynotowałam taką firmę i konto, które się nazywa CC Me Cosmetics. Którzy w swojej ofercie mają hydrolaty i glinki. Ja ich podglądałam na Stories i wiecie, że oni po prostu sami tam te hydrolaty robią, rozlewają, te glinki też sami robią. No, mega rzecz, warto obserwować, warto śledzić, a jeżeli macie w swoim otoczeniu kogoś właśnie, kto uwielbia takie domowe spa z dobrą maseczką, to to jest zdecydowanie prezent dla takiej osoby. Kolejna kategoria rzeczy, które można sobie podarować w ramach takiego małego upominku, to są przedmioty, które uprzyjemniają nasze wnętrza, upiękniają je. No i oczywiście mamy świece, których również dostępność jest Ogromna w Polsce. My wybraliśmy konto udekorowane, i to są dziewczyny, które prowadzą firmę, która zajmuje się aranżacją ślubną i okolicznościową, ale mają też swoje produkty, które wyglądają bardzo elegancko, bardzo klasycznie. So, te świece są w takich ciemnych słoiczkach. Mają też szeroką gamę zapachową, bardzo ciekawą. Można sobie wybrać coś dopasowanego do gustu naszej bliskiej osoby. No, i polecam Wam zajrzenie do nich, do dziewczyn i zamówienie od nich prezentów. Kolejny profil, który chcemy Wam polecić, to jest Akwarelowa. I mamy tutaj taki specjalny coś w serduszku do tego profilu, ponieważ jego autorką jest Maja, nasza słuchaczka, i ona tworzy. Między innymi podkładki z żywicy, które wyglądają pięknie, które wyglądają po prostu jak kawałek morza czy oceanu, na który patrzy się z góry. I takie podkładki można używać na przykład w wieczory z kieliszkiem winka, żeby sobie uprzyjemnić ten rytuał. I jeszcze jedno konto również naszych przyjaciół, konto Ponglish Od Tur i Magda w ramach takiego bocznego projekciku świątecznego przygotowuje gwiazdy, które są taką świąteczną ozdobą. One kosztują tam w okolicy 4 funtów za sztukę. Taka gwiazda ma średnicę 48 cm. I kiedy nagrywamy ten podcast, to czekam właśnie na. Moje zamówienie od Magdy. Te gwiazdy są bardzo eleganckie, wyglądają bardzo pięknie i okazale. Można je przechowywać na płasko, więc nie zabierają dużo miejsca pomiędzy świętami. No i przyznawam, że nie mogę się doczekać, ale na pewno będę się też na Instagramie chwalić, jakie tutaj w nasze wnętrze wkomponujemy. Jeśli tak jak my jesteście zainteresowani używaniem ekoproduktów i ekozamienników, Produktów codziennego użytku, to zapraszamy Was do odwiedzenia profilu bambusowa.com, gdzie możecie znaleźć ekoprodukty wielokrotnego użytku, takie jak bambusowe szczoteczki, podstawki, metalowe słomki czy wielorazowe woreczki na żywność. Wszystko to wykonane z ekologicznych produktów zapakowanych w recyklingowane opakowania. I mamy tutaj też już gotowe na prezent boksiki, które można sobie zamówić i kogoś obdarować. I na pewno taki prezent wywoła radość. Kolejny taki profil to wielobak, czyli ręcznie szyte z tkanin lnianych, wielorazowe akcesoria. Są to pięknie wykonane, liniane woreczki, w których możecie przechowywać na przykład żywność, bądź cokolwiek innego. Ja wam podpowiem, że takie lniane woreczki na przykład super się sprawdzają, jako woreczki na bieliznę w podróży. Albo możecie na przykład wykorzystać je, chodząc na za zakupy i kupując jakieś luźne rzeczy, typu na przykład pieczarki. Albo jabłka. Na profilu wielobak znajdziecie całe mnóstwo różnych woreczków. Nie tylko takie, w których możecie przechowywać żywność, ale są też tutaj na przykład bardzo fajne woreczki na parę szczoteczek do zębów, gdy podróżujecie. Super sprawa! Odwiedźcie koniecznie! Wynotowaliśmy sobie także profil My Illustories, na którym znajdziecie autorskie plakaty Marty Adamczyk. I to jest taka prosta kreska, bardzo charakterystyczna, bardzo fajna. Super się sprawdzi w takich wnętrzach minimalistycznych, jeżeli będziecie chcieli ożywić trochę przestrzeń, albo w eklektycznych, jak będziecie chcieli je tak jeszcze podrasować. I możecie sobie właśnie zamówić plakaty Marty. Ona ma tam wzory botaniczne, retro, kolarze czy malowane akwarelami lub abstrakcje. Jest szeroki wybór i bardzo naprawdę pięknie wyglądają. Dla wszystkich fanów dzierganych szaliczków, czapeczek, rękawiczek, opasek, You Name It, to nie możecie nie zajrzeć na profil Great Place. Znajdziecie tam całą masę ręcznie robionych unikatowych produktów. Ja się tam czaję na taką jedną wełnianą czarną opaskę. Naprawdę bardzo spoko. Polecam Wam. Przechodzimy teraz do prezentów nieco droższych, czyli w okolicach 100 zł. Zaczynamy od pięknych kalendarzy tworzonych przez Pan Kalendarz. Są to dość nietypowe i bardzo kreatywne kalendarze, tworzone w formacie takiego notesu czy zeszytu planera. Są pięknie wykonane, naprawdę są opatrzone fantastycznymi grafikami i na pewno nie można o nich powiedzieć, że nie mają pięknego stylu i swoistego charakteru. Mi się bardzo podoba ten artystyczny vibe, więc jeżeli chcecie obdarować kogoś o wysokim poczuciu estetyki, to myślę, że to może być bardzo trafiony prezent. Rok temu na świątecznych wyprzedażach kupiłam sobie fartuch kuchenny z Lnu i powiem Wam, że to był tak dobry zakup, że przygotowując ten odcinek specjalnie szukałam jakiejś firmy, która będzie tworzyła takie fartuchy. I będą one w dobrej, niezaporowej cenie. Tym sposobem trafiłam na profil Blue blueandwhite.pl i tam możecie znaleźć właśnie fartuchy kuchenne z lnu lub z jeansu do domu i dla firm. Fartuchy od Blue and White mają bardzo klasyczny krój, i myślę, że jeżeli macie w swoim otoczeniu kogoś, kto lubi gotować albo właśnie prowadzi własny gastronomiczny biznes, to może być coś, co sprawi mu lub jej ogromną radość. Dla wszystkich fanów puzli polecamy profil radostki.pl, gdzie znajdziecie przepiękne puzle, które składają się na niesamowite grafiki. Na pewno nie są to typowe i takie standardowe puzle na zasadzie widok Wenecji czy jakiś inny pejzażyk. Martyna i Aga, które są twórczyniami tych wspaniałych puzli jak same mówią, ich celem było przyniesienie ludziom radości, pozwolenie im, aby się zrelaksować i nacieszyć oko ładnymi grafikami, które są starannie dobierane po to, aby były też elementem dekoracyjnym mieszkania, biura bądź kawiarni. Polecam każdemu fanowi puzli. To, co mnie szczególnie zachwyca w tych puzlach, to jest to, że one się będą podobać zarówno starszym dzieciom, takim, które już mogą układać puzzle o większej liczbie elementów, ale też dorosłych. I totalnie one mnie zachwyciły, kiedy pierwszy raz na nie trafiłam. Kolejny profil, który znaleźliśmy, to jest Waste Minute. I ja totalnie musiałam Wam o nim opowiedzieć, bo idea tego, co robią jest dla mnie po prostu zachwycająca. Co prawda w ich ofercie w okolicach 100 zł znajdziecie tylko piękną bluzkę, taki basicowy t-shirt, natomiast sama firma tworzy ubrania z bawełny w 100% z recyklingu lub z naturalnych konopi. Tkanina, na której bazują, to 100% bawełna upcyclingowa z ponownie wykorzystanych skrawków poprodukcyjnych, farbowane organicznie, proste i zdrowe. To jest dla mnie coś niesamowitego, jak Kreatywni ludzie potrafią tworzyć nowe rzeczy, wspaniałe rzeczy z poszanowaniem środowiska i natury, a jednocześnie to, co mnie szczególnie w ich projektach zachwyca to, że one są totalnie użytkowe. To są sukienki, które ja chętnie nosiłabym po prostu każdego dnia. Kolejną naszą polecajką jest profil Jonston Gin, na którym znajdziecie gin produkowany w Wielkopolsce. I ja nie wiem dlaczego, ale totalnie mnie zaskoczyło, że ktoś w Polsce produkuje własny gin. To jest prezent z kategorii nieco droższy, bo butelka kosztuje w okolicy 150 zł. Ciekawa jest też historia marki i tego, gdzie znalazła swoją inspirację do tworzenia polskiego dżinu. I serdecznie Was zapraszam do zapoznania się z tą historią oraz z produktami i z marką na stronie johnstonjean.com. Dodam tylko, że w Jonston Gin znajdziecie połączenie m.in. jałowca, kolendry, korzenia i ziaren dzięgła, cynamonu, pieprzu, migdałów, gałki muszkatołowej oraz anyżu, które zostały poddane infuzji parowej, tymianku i cytryny. I ja sobie myślę, że taki drineczek z tego ginu to może być prawdziwa chwila przyjemności. Kolejna nasza inspiracja prezentowa powiedziałabym, że nie jest dla każdego, ale jeżeli macie w swoim otoczeniu takich sprzątaniowych frików, jakim ja jestem, to na pewno ucieszy ich zestaw prezentowy od Zielko.pl, czyli y, od firmy, która produkuje naturalne preparaty do mycia domów, które mają minimum 99% składników pochodzenia naturalnego. No i ja się oczywiście czaję, żeby sobie taki boksik prezentowy sprezentować. Jeżeli interesuje Was wzornictwo użytkowe w stylu nowoczesnym, to polecam zajrzeć na profil stecka.pl, gdzie możecie zapoznać się z wyrobami, które są tworzone za pomocą druku 3D. Jest to piękna ceramika artystyczna tworzona przez młodą artystkę, Magdę Stecką, która tworzy naprawdę przepiękne przedmioty użytku codziennego, takie jak filiżanki, kubeczki, miseczki. Wszystko to w takim bardzo nowoczesnym wydaniu przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. To, co zwróciło moją uwagę, to jest taki bardzo geometryczny kształt, bardzo charakterystyczny. I myślę, że takie geometryczne kubki mogą być dobrym upominkiem dla na przykład minimalistów. Kolejna nasza propozycja z ceramiki to malutek ceramika. Moją uwagę przykuł na tym profilu taki surowy styl przedmiotów, które robią, czyli talerzy, kubków, łyżek, miseczek i jest bardzo charakterystyczny. Myślę, że może wpaść w Oko wielu osobom i zapraszam was serdecznie do odwiedzenia profilu malutek ceramika. Następnym profilem jest ciepliki ceramika. Jeżeli znacie styl, który jest bardzo charakterystyczny dla marki Denby, to możecie tutaj odnaleźć pewne punkty wspólne. Naprawdę piękna kolorystyka i widać prawdziwe rzemiosło w tych produktach. Są naprawdę pięknie zdobione, ale też pewne detale, takie jak na przykład uchwyty, są naprawdę przepięknie zrobione. Warto zajrzeć i warto się zapoznać. Gorąco polecamy. Kolejny ceramiczny profil, który chcemy polecić Waszej uwadze, to kameloceramika. I to, co tutaj. Y nas zatrzymało, to są takie płaskie talerze w różnych odcieniach zieleni. Od butelkowej do turkusów. Wydaje mi się, że ta zieleni jest charakterystyczna dla nowej kolekcji, bo scrollując gdzieś tam dalej widzimy również inne barwy również i inne kolory. I myślę, że te charakterystyczne talerze, tudzież tace, mogą być naprawdę fajnym upominkiem dla na przykład kogoś, kto ma dużo biżuterii i chciałby ją wyeksponować w ładny sposób. I drugi podobny profil, który też bym polecała uwadze osób szukających czegoś właśnie pod biżuterię albo takiego ozdobnego elementu do wnętrza, to jest ceramika Badura Karolina. I tutaj znajdziecie również takie tace tylko z roślinnym motywem, e, na przykład z motywem liści lub kwiatów. Trudno nam się troszkę opowiada o tym, bo to są piękne rzeczy i myślę, że warto samemu odwiedzić i zobaczyć. Na sam koniec pozostawiliśmy sobie profil Huta Ceramiki Najbardziej spodobały nam się takie świeczniki, które są stylizowane na takie stare. Wyobraźcie sobie taki film, którego akcja dzieje się w wiktoriańskiej Anglii, i w nocy w domu ktoś idzie ciemnym korytarzem i trzyma w ręku taki spodeczek z takim. Oczkiem i wniesie w nim świece oświetlające drogę. To właśnie coś takiego możecie tam znaleźć, ale nie tylko. Jest tam mnóstwo przepięknych, właśnie świeczników, lampionów oraz innych figurek. I nie tylko. Naprawdę bardzo gorąco polecamy zajrzeć. No i są bardzo charakterystyczne, i warto też pamiętać, że ceramika to, to nie tylko kubki czy talerze, ale też właśnie ozdoby i poszukać takich rzeczy. W czasie naszego urodzinowego konkursu okazało się, że nasz emaliowany imbryk cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Wielu z Was i wiele z Was napisało do nas, że chętnie by taki imbryk przygarnęli. Więc ja sobie postanowiłam, robiąc researchy do tego odcinka, że znajdę coś takiego dla Was. I znalazłam profil emaliowe na Instagramie, na którym znajdziecie niepowtarzalną kolekcję naczyń emaliowanych, wytwarzanych w podkrakowskim Olkuszu. I znajdziecie tam również takie piękne imbryki, które można kupić sobie albo komuś na prezent. Ale nie tylko imbryki, bo także kubki i inne naczynia. Kolejny profil i produkty, które chcę polecić Waszej uwadze, to są wazony drewniane, robione w Edynburgu przez Magdę, domyślam się, bo profil nazywa się bymagda.pl. To są właśnie takie nietypowe w formie wazony z drewna, które wyglądają bardzo charakterystycznie, bardzo artystycznie. Na pewno będą dodawać świetnego klimatu do Waszych wnętrz. No i co mam tutaj dłużej opowiadać? Są piękne, warto je sprawdzić, odwiedzić i być może zamówić i komuś podarować w te święta i kolejna rzecz, która jest również z drewna, to są takie drewniane miski, które znalazłam na profilu Pillow Streets. Na którym znajdzie się dekoracje oraz akcesoria z olino, drewna, ceramiki, w 100% ręcznie robione. No i te miski to bardzo przypadły mi do gustu, bo to jest coś, co ja bym widziała w naszym domu. To jest, myślę, też taki fajny element, bardzo uniwersalny, że on będzie pasował i ociepłał każde wnętrze, w którym się znajdzie. Kolejna polecajka to jest coś, co wypatrzyłam w filmie Uli Pedantuli, i to jest naczynie żaroodporne z podgrzewaczem z Altom Design Studio. No ja sobie myślę, że taki podgrzewacz grzewacz, który będzie trzymał nasze dania na stole ciepłe. To jest coś super fajnego, kiedy lubicie mieć gości albo wiecie, że ktoś kogo chcecie obdarować, lubi prowadzić taki otwarty dom i przyjmować gości i, i na pewno sprawi mu to radość. To ten zestaw to jest po prostu takie ceramiczne naczynie żaroodporne umieszczone na metalowym stelażu, do którego wkłada się dwa tilajty. Bardzo fajny prezent. I ostatnia poleca którą mamy dla Was dziś, to jest coś, co mnie totalnie zachwyciło i zaskoczyło, bo nie spodziewałam się, że w Polsce wypłata się kosze z wikliny. I na profilu The Wicker Stories znajdziecie właśnie takie wyplatane kosze, koszyczki, wózki i akcesoria yy, w różnych przedziałach cenowych, ale także takich w okolicach 100 zł. Mocno Wam polecam, nie tylko produkty, ale także śledzenie ich na Instagramie, bo ich profil ma uroczy klimat, rodzinny siel anielski trochę tak przenosi w dobre miejsce. Gorąco zapraszamy Was do poszukania prezentów na Instagramie, szczególnie skorzystania z ofert tych firm, które dopiero są na początku swojej drogi. Nie mają jeszcze tysięcy obserwatorów. Pod jakimi hashtagami ich szukać? Spróbujcie rękodzieło, zarówno z polskimi, jak i bez polskich znaków. Wspieramy polskie marki, polska marka, polski produkt, swojskie polskie, polskie wspieram, wyprodukowano w Polsce. To jest też ogromna przyjemność przeglądać, jak piękne, a jednocześnie użytkowe są tworzone w Polsce przedmioty. Na naszym Instagramie opublikujemy też dziś post, pod którym możecie polecić swoje produkty lub produkty tworzone przez osoby w waszym otoczeniu. Mamy nadzieję, że stworzymy tam inspirujący prezentownik. Do usłyszenia jutro! Czołem!